tym tygodniu odbędzie się Czarny Piątek, protest kobiet. Co pani sądzi na ten temat? Ja uważam, że państwo nie powinno być aż tak nadopiekuńcze, żeby wnikać w sumienia i w myśli nawet swoich obywateli. I nie dotyczy to tylko kobiet, ale także mężczyzn. Państwo nie powinno narzucać duchowości, na przykład jaką religię mamy wyznawać, czy tak osobiste rzeczy, właśnie sprawy jak bycie rodzicami, czy wiele, wiele innych. Szczególnie w internecie można zobaczyć wiele przykładów nienawiści. Bardzo często kobiety atakują inne kobiety. I co pani sądzi o takiej rywalizacji między kobietami, w ogóle nieuzasadnionej? Ja nie wierzę, że to robią kobiety. Ja po prostu uważam, że takie ataki nienawistne są wykonywane przez profesjonalnych hejterów. I to nie są prawdziwe postacie. Oni nigdy się nie ujawniają, więc to jest taka po prostu w tej chwili możliwość techniczna, że każdy może te komentarze wredne zamieszczać, nie podpisując się, nie pokazując twarzy. Także ja nie wierzę, że to kobiety z kobietami walczą, tylko jacyś zawodowi, profesjonalni hejterzy, którzy są opłaceni.